Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 27. już lekcji kursu programowania w języku C-Sharp. Dla mnie przed tym odcinkiem to była malutka przerwa, dawno nie nagrywałem kontynuacji tej serii i dzisiaj właśnie tego wracam. Uprzedzam tylko ten fakt tak dodatkowo, gdyby w razie czego coś się tutaj powtórzyło na temat dziedziczenia samych klas bo ten temat sobie dzisiaj będziemy kontynuowali, tak jak w poprzednim powiedziałem mniej więcej czym jest dziedziczenie, pokazałem takie najbardziej prymitywne dziedziczenie, tak powiedziałem, że jeszcze trochę tematu tutaj brakuje, jest jeszcze trochę pojęć do uzupełnienia, między innymi mówiliśmy, że, będziemy, że pojawią się jeszcze konstruktory, jak one się mają właśnie do dziedziczenia. To wszystko, na tym się właśnie dzisiaj będziemy chcieli skupić, rozbudowując ten temat właśnie. Dziedziczenia, i jeżeli coś by się po prostu troszkę powtarzało, to po prostu miałem trochę przerwę i nie do końca już pamiętam, co było powiedziane, a co nie. Dlatego może być to związane też z małą powtórką, ale myślę, że to tylko tym lepiej. Przejdźmy od razu do pisania. Bo mamy praktycznie pusty program konsolowy w języku C Sharp. Przyjmijmy sobie założenia na stworzenie tego odcinka na ten program, że chcemy utworzyć logikę, jak gdyby postaci w grze RPG. Myślę, że większość z Was tutaj, w jakąkolwiek grę RPG, będzie kiedykolwiek grało, dlatego można to sobie łatwo wyobrazić na swojej ulubionej grze, po prostu będziemy tworzyli jakieś postaci i to będzie nasza prymitywna, jak gdyby klasa podstawowa, a właściwie bazowa, postać. Ja wiadomo później, że mamy najczęściej różne klasy postaci, czy to jest mag, czy wojownik, i tak dalej. Dzisiaj sobie też taką prostą strukturę zrobimy, żeby po prostu mieć jakieś tutaj bazowe założenia. Łatwiej zawsze na przykładzie to sobie wyobrazić. To tylko kwestia przykładu. Niech nasza postać domyślnie, już w swojej klasie, postać ma coś takiego jak no każda postać, myślę, że powinna mieć imię, tak? To jest dość logiczne. Polskie nazwy sobie dajemy, tak więc niech będą polskie nazwy. String imię int co może mieć również każda postać. Punkty życia niech będzie, czyli punkty hp, tutaj w skrócie health points z, z angielskiego, co by się nie rozpisywać. Myślę, że takie dwie zmienne tutaj w postaci nam na potrzeby tego przykładu zupełności wystarczą, aby wszystko pokazać. Tego niech nasza postać ma jednego stringa imię i punkty życia. To nam w zupełności wystarczy w tej klasie postać. I stwórzmy dla niej. Konstruktor. Domyśl, nadpiszmy ten domyślny konstruktor postać. Chociaż zostawmy może ten pusty niech też będzie dopuszczalny, aby jedną rzecz pokazać, później go usuniemy. A dodatkowo stwórzmy postać tak, jak już prawidłowo byśmy chcieli robić tą postać, czyli poprzez podanie obydwu tych parametrów, aby po prostu mieć pewność, że jakieś, jakimiś danymi, jakimikolwiek, ta postać na pewno wtedy zostanie uzupełniona. Tak, już na bazie tworzenia obiektu. Kto będzie korzystał z naszej klasy, będzie po prostu do tego zmuszony, jeżeli użyje oczywiście tego drugiego konstruktora. Tutaj wymagane słówko this, ponieważ te nazwy się ze sobą zbiegają, są zbieżne i tak kompilator by nie rozróżnił, o którą zmianą nam w tym momencie chodzi. Dlatego this przypominam, że to jest zasięg bardziej globalny. Większość rzeczy już tutaj było, dlatego tak w miarę szybko przez DIS deklarujemy, że chodzi nam o ten zasięg, czyli właściwie o tą klasę. Dobra, to powinno być jasne. Mamy wstępnie uzupełnioną naszą klasę postać i teraz przyjdzie nam stworzyć naszą drugą postać. Może sprawdźmy jeszcze, czy wszystko działa, zanim. Oczywiście chodzi mi o już konkretną klasę postaci. Można szybko sprawdźmy, czy na pewno wszystko działa w tej naszej postaci, tworząc nową postać. Oczywiście te pola będą musiały być tutaj publiczne, bo domyślnie są Protected. nie byłoby ich widocznych, dlatego postać p1, prostą nazwę sobie zróbmy słówko kluczowe dniu, niech to będzie postać jakiekolwiek, użyjmy tego drugiego konstruktora od razu, żeby jakiekolwiek tutaj było imię, nie ja wiem, cokolwiek mi do głowy przychodzi, niech to będzie chociażby elf na potrzeby tego odcinka i tak, wypiszmy, żeby zobaczyć, czy ta nasza postać na pewno się utworzyła, plus, plus, Coś na oddzielenie tego, może być pusta spacja i P1 jego punkty życia, tak? czyli ta druga zmienna. Zobaczmy, czy to wszystko się wypisuje w ekranie naszej konsoli. Elf 200. Nie była potrzebna tutaj linia, tak przy okazji to dodaję. Linia konsol Read line, aby zatrzymać naszą konsolę. Dlatego, że można uruchomić też program z, bez debugowania, czego wcześniej nie robiłem. Tracimy przy tym możliwość sobie zaglądania, gdyby coś się wysypało tu w trakcie programu, jak, jak na bieżąco ten program przebiegał i tak dalej. Bo to jest właśnie bez używania debagera odpalanie programu. Ale można tak zrobić. Ctrl F5, odpala się to w trochę inny sposób i taką salam po prostu nie, nie znika. jaki sposób wolicie, taki po prostu używajcie. Ale przejdźmy już do naszej klasy. Którą stworzymy sobie, która będzie czerpała z naszej klasy postać, właściwie dziedziczyła. Niech to będzie prost, najbardziej chyba typowa klasa postaci MAC. Ona będzie już miała to wszystko, co sobie stworzyliśmy w klasie postać. Dobra, i tak naprawdę nie ma żadnego błędu. Moglibyśmy tak to zostawić. Mhm. Ale co się stanie, jak chcemy mieć tu jakiś konstruktor? Możemy podać. Domyślny konstruktor, a możemy też podać konstruktor, który przyjmuje już imię, punkty HP, no ale to jest jednak Mac, więc przydałoby się go o coś rozbudować. więc Warto tutaj podać chociaż jeszcze jedną dodatkową zmienną, co może mieć Mac. Najczęściej Mac posługuje się maną, więc niech tutaj ma taką prostą zmienną o nazwie MANA po prostu. I chcielibyśmy, aby ten Mac. A przyjmował w swoim konstruktorze też co, to co było wcześniej jest już stworzone czyli najpierw string imię, y, integer punkty hp to co już było wcześniej i dodatkowo przyjęlibyśmy tutaj jeszcze tą manę no dobra, wszystko mamy, tu nie ma żadnego błędu, no i teraz byśmy mogli wszystko przypisywać, bo nie ma problemu z odwołaniem się do this imię, to zostało zdziedziczone, mimo że to siedzi tutaj, to możemy się do tego odwołać i przypisać tego imię już z nowego konstruktora, z następnym tak samo, no i z maną, oczywiście tu się domyślamy, że tak musi być, bo mana siedzi w tej klasie, o więc to jest akurat logiczne, ale musielibyśmy tak robić z tymi wszystkimi rzeczami, chociaż wcześniej już się napisaliśmy, tak? To są tylko dwie linijki, ale aż dwie linijki. I tu właśnie wchodzi kwestia tego, czy możemy dziedziczyć konstruktor w jakikolwiek sposób to, co już wcześniej napisaliśmy. Odpowiedź mi jasne, możemy. Aby dziedziczyć konstruktor, to dodatkowo za konstruktorem daję dziedziczymy z klasy, tak samo dziedziczymy z konstruktora. No w języku C Sharp. Przyjęto po prostu znak, dwukropka. O tak musimy się zastosować, tak przyjąć po prostu, że tak jest. Ale dodatkowo powstaje tutaj słówko kluczowe: base, czego nie mieliśmy wcześniej, bo jest to swojego rodzaju, jak gdyby metoda. Metod to słówko base też, też się będzie tyczyło, więc chwilowo sobie konstruktor można nawet przyjąć dla wiadomości. Jako taka specjalna metoda. Tak więc dziedziczymy, ale co? Base z angielskiego, może to słówko na polski tak niefortunnie brzmi, ale jakaś podstawa, tak? Podstawy, odwołaj się do podstawy. No to chyba najlepiej sobie to przetłumaczyć na język polski. To jest chyba najbardziej adekwatne słówko. Więc odwołaj się do podstawy. I zobaczcie, otwieramy nawias i już od razu wie, że chodzi o konstruktor, no bo mieliśmy to przy konstruktorze i możemy się odwołać do dwóch konstruktorów, postać domyślnej, która nie przyjmuje żadnych parametrów, ale też do tego drugiego, co nas zdecydowanie bardziej interesuje, do postaci, która przyjmuje string imię i int punkty hp. Moglibyśmy tutaj podać wartości z ręki, to prawdopodobnie by przeszło, chociaż to tak nigdy nie robiłem, ale to przechodzi z tego, co wiem. Tak, Z tym nie ma żadnego problemu, bo po prostu musimy ten konstruktor wypełnić. Ale cały myk polega na tym, że my z jednego konstruktora ten, który jest tutaj naprawdę widoczny już dla osoby, która będzie tworzyła obiekt z naszej nowej klasy, czyli te wszystkie trzy zmienne, mamy je tutaj. To my je chcemy wykorzystać i tak naprawdę przenieść te wartości. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, po prostu odwołując się po nazwie. Z tych nazw, które są w domyślnym konstruktorze, tu po lewej stronie, czyli w tym właściwym, nazwijmy to, że lewa strona jest właściwa, te zmienne tu są zadeklarowane, więc bez problemu możemy już je przekazać jako już stworzone zmienne. Myślę, że to jest logiczne. Dlatego tak, z jednego konstruktora, czerpiąc dane, możemy go przekazać do konstruktora klasy wcześniej, jak gdyby. Używając kluczowego Base dwukropej, no tutaj tylko trzeba zapamiętać budowę tego, jak to jest. I teraz, mimo że sobie dodamy manę, no bo tak jak mówiłem, mana już jest w tej tutaj klasie. No tu żadnej magii, mimo że tworzymy maga, to magii tutaj żadnej nie będzie i manę musimy tutaj już przypisać. I to właśnie sobie zrobimy, że this mana równa się mana z nowego konstruktora, ale robimy to tylko w jednym, za jednym razem, w jednym miejscu. A czy wszystko działa, aby się przekonać, po prostu musimy sprawdzić, no stworzyć sobie ten obiekt i zobaczyć, czy te dane na pewno zostaną tam przypisane. Tego szybko zmodyfikujmy sobie postać, którą mieliśmy na Mac, niech to będzie New Mac i niech ma jakąś wartość many, na przykład 50 to mane też sobie zapiszmy po kolejnej spacji, aby mieć pewność, że też nowy konstruktor na pewno działa. Z całą pewnością, oczywiście pole musi być publiczne, bo w tym momencie go nie widzę, to jest ostatnia poprawka, którą tu muszę wprowadzić i chcemy dokleić manę, no i teraz całe czary mary, sprawdźmy czy to na pewno działa elf 200 hp 500 many odwołując się tylko i wyłącznie przez nowy konstruktor tak, bo tworzymy postać, obiekt na bazie mac, na bazie mac w ogóle tutaj postać nie wchodzi w grę. Tylko hierarchią dziedziczenia udało się uzyskać to, że nasz konstruktor, to co tutaj się napociliśmy, został wykorzystany. To jak widzieliście, moglibyśmy skorzystać. Gdyby tutaj się pojawiło więcej konstruktorów, właściwie się dwa pojawiły, więc tu było można sobie zobaczyć, że możemy dziedziczyć po dowolnym. Mamy domyślne, mamy taki, więc wtedy sobie wybieramy, po którym chcemy dziedziczyć. Co ważne, jeżeli zastępujemy konstruktor domyślny, tak zwany bezparametrowy, to zobaczcie, co się stanie. Usuwając tutaj, zastępujemy konstruktor domyślny. Domyślnym konstruktorem jest teraz taki postać, a właściwie ważniejsze jest to, że on przyjmuje dwa argumenty. Mamy już błąd. Musimy uzupełnić chociaż jeden konstruktor. Domyślnie nie było tego błędu. Jeszcze raz, tak, nie było tego błędu. Bo wywoływał się ten, tak? W domyśle gdzieś tutaj się wywoły, wywoływał. Bezparametrowo wywołanie wyglądało mniej więcej tak. No, nie ma tego sensu pisać, więc to było wszystko ok. Ale usuwając ten konstruktor domyślny, mając tutaj postać, już sam program tutaj krzyczy, że nie będzie potrafił zbudować tam, w, można powiedzieć, podstawy, czyli tej postaci, nie będzie po prostu potrafił. No, stworzyć tego obiektu, mimo że to jest MAC, to nie potrafi tego zrobić, bo musimy zrobić base, i w tym przypadku już jest to wręcz wymagane. To już, to już nie jest tak, że my sobie tu wybieramy, czy chcemy, czy nie, tylko tu już jest wręcz wymagane podać te punkty HP, czyli życia, jego imię. Praktycznie wszystko jest tak samo jak wcześniej, ale nie musimy podawać tego konstruktora domyślnego, pustego, możemy go sobie zamienić takim i zagwarantować sobie, że imię, punkty, HP, czyli życia będą, mana również. Wszystko powinno być. Tak więc jest elf 200, 500, to jest życie, mana, wszystko gra i buczy. Myślę, że zrozumieliście ten przykład. Ubrałem go w tak fajne słowa, jak tylko mogłem. Tutaj myślę, że gra to przemawia od razu do każdego i od razu się pojawia skupienie na twarzy każdego. Dobra, oczywiście tak żartuję, ale wiadomo, zawsze jakiś, na jakimś przykładzie łatwiej. dzięki Ci bardzo serdecznie za uwagę po, tej, po tym małym powrocie z przerwy do nagrywania. Za chwilę jedziemy dalej z C Sharpem. Myślę, że kurs jest już dość rozwlekły, jak na kurs podstaw, bo tak jest on tytułowany jako podstawy języka C Sharp. Dlatego tych odcinków już tutaj za wiele nie będzie. Myślę, że nie ma się co zrażać, jeżeli większość do tej pory rozmyśla już naprawdę podstawy, takie dobre podstawy naprawdę masz opanowane, bo powoli będziemy zaczynali poziom średnio zaawansowany, powiedzmy, że taki wstęp. Dlatego tutaj nawek poza takie podstawy myślę sporo się nauczysz. Ale dzięki ci bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka, do subskrypcji kanału, abyś nie przegapił kolejnych materiałów. I do usłyszenia. Cześć!